Cześć i dzień dobry. Przy mikrofonie Kamila Kielar. A to jest 24 odcinek podcastu Drzazgi Świata. Dzisiaj zastanawiamy się, jak to jest być ateistą w kraju, w którym grozi za to kara śmierci. W podcaście rozbieramy świat na drobne drzazgi i rozmawiamy o tym wszystkim, co nas w tym świecie uwiera. Drzazgi świata to bardziej uważne spojrzenie na przyrodę, społeczeństwo i outdoor. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli nie szukasz prostych odpowiedzi. Po sprawy bieżące wpadnij na Facebooka, a po moje zdjęcia przyrodnicze na Instagrama. Jeśli natomiast uważasz tę audycję za wartościową i cenisz niezależne dziennikarstwo, być może rozważysz wsparcie mojego podcastu. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.patronite.pl. ukośnik Kamila -kieler. W wielu krajach Bliskiego Wschodu, choć nie tylko, Skutki oficjalnego odejścia od wiary są dużo bardziej poważne niż u nas w Polsce. Grozi za to więzienie, kary cielesne, pozbawienie obywatelstwa, a nawet kara śmierci. To z pewnością jest bardzo silny knebel dla wielu niewierzących. Bo wbrew temu, co wydaje się wielu osobom, ateizm na Bliskim Wschodzie istnieje i nie każdy, kto mieszka w kraju muzułmańskim, jest muzułmaninem. Niejawny albo nietolerowany ateizm przyczynia się do komplikowania relacji międzyludzkich. Nakazy religijne zaczynają być ważniejsze niż szczęście własnych dzieci, a wiara jest utożsamiana z byciem dobrym człowiekiem. Na ten fascynujący temat rozmawiam z Katarzyną Rodacką, iranistką i dziennikarką. Bliska jest jej tematyka praw człowieka, społecznych inicjatyw oraz pozaeuropejska perspektywa. Cześć Kasia. Cześć, dzień dobry. Rozmawiam dzisiaj z Tobą nie tylko o bardzo ciekawym temacie, jakim jest ateizm na Bliskim Wschodzie, ale również w bardzo ciekawym momencie dla naszego kraju, dlatego że od wielu miesięcy w Polsce przetacza się fala Protestów przeciwko wiązaniu Kościoła razem z polityką. Lawinowo rośnie liczba apostazji, czyli oficjalnych wystąpień z Kościoła katolickiego, i te powiązania są bardzo silne. I te odstąpienia od Kościoła, ten coraz bardziej deklarowany w przestrzeni publicznej ateizm, jest coraz silniejszy i też wynika z działań politycznych. No więc, jeżeli rozmawiamy o Bliskim Wschodzie, a tam też dzieje się niemało, no to temat ateizmu wydaje mi się tam jeszcze ciekawszy, nawet niż u nas. To prawda, zresztą to przede wszystkim należy wspomnieć, że w ogóle temat ateizmu na Bliskim Wschodzie istnieje i wbrew temu, może co wydaje się niektórym, że każdy, kto mieszka w kraju muzułmańskim, jest muzułmaninem per se i jakby nie, nie, nie rezygnuje z tego, to tak naprawdę jest to zjawisko tylko troszeczkę mniej uchwytne niż u nas, z tego względu, że w wielu krajach tego bliskiego wschodu o którym wspomniałaś i za chwilę tutaj ukonkretnimy o jakie mniej więcej kraje chodzi. Decydowanie duża liczba osób boi się tam deklarować właśnie swój ateizm czy boi się oficjalnie powiedzieć, że odstępuje od islamu. Z tego względu po prostu że w niektórych krajach takich jak Iran czy Mauretania czy Pakistan Grozi za to kara śmierci, a w innych krajach również na przykład przynajmniej kara więzienia albo batów. Natomiast wracając do tutaj, jeśli chodzi o taki podział geograficzny i o tą lokalizację, o której chcemy dzisiaj rozmawiać, to mamy tu na myśli, bo to jest bardzo, bardzo szeroki region Bliskiego Wschodu. Tak naprawdę to są tak zwane kraje MENA po angielsku określane jako Middle East i North Africa, czyli Bliski Wschód i Afryka Północna, które no właśnie przede wszystkim są zamieszkiwane przez, przez muzułmanów. Od początku 2010-2011 coraz więcej jest badań badających ateizm w tamtym regionie, o którym rozmawiamy dzisiaj. I bardzo bezpośrednio eksperci łączą ten wzrost ateizmu, jakkolwiek on nie jest trudny, jakkolwiek on cały czas jest niejawny w tamtym terenie, łączą przede wszystkim z powstaniem Bractwa Muzułmańskiego, Państwa Islamskiego oraz również z wydarzeniami politycznymi. Ale myślisz, że może być albo było jakieś takie jedno, Wydarzenie w najnowszej historii tamtego regionu, które by spowodowało albo mogło spowodować taką falę masowych i oficjalnych, a przynajmniej takich, że ludzie się będą mniej bali odejść od religii? To na pewno zależy od kraju. Jak wspomniałem wcześniej, w islam jest w wielu krajach i w każdym kraju indywidualnie ludzie lub bardziej lub mniej otwarcie mówią o swoich przekonaniach religijnych. Jeśli chodzi o takie jedno wydarzenie, ciężko mi stwierdzić, natomiast na pewno powstanie tak zwanego państwa islamskiego będzie takim też wydarzeniem, z tego względu, że muzułmani chcą się od tego odciąć, nie czują się z tym związani, nie utożsamiają się absolutnie z. Nazwijmy to wartościami czy z czymś co prezentuje sobą tzw. państwo islamskie. i tak też wspomniałaś o tych różnych badaniach, które są przeprowadzane. mianowicie dla BBC News Arabic. Arab Barometer przeprowadził badania na temat właśnie odejścia od religii to widać dosłownie dokładnie w cyfrach. mianowicie robili badania w tym regionie Middle East i North Africa. W 2013 roku i następnie powtórzyli je na przełomie roku 2018 i 2019 roku i to były badania, które które, no, jednym z pytań, bo tam było bardzo wiele pytań, ale jednym z wielu było to, czy ktoś, czy, czy ty drogi respondencie, byłeś religijny i stałeś się mniej religijny i faktycznie czasem te liczby są bardzo duże, jak na przykład w przypadku Tunezji, kiedy w 2013 roku na poziomie tutaj osób tych niereligijnym deklarował się około 13% społeczeństwa, w 2018 to już było 30%. Podobnie w Libii, to też były dosyć duże liczby. Jedynym krajem w zasadzie, oni badali, robili te badania w 10 krajach właśnie tego regionu i na terenie Palestyny, jedynie w, w Jemenie w zasadzie zauważyli tak, jakby zwrot w drugą stronę, że tak naprawdę więcej osób zadeklarowało się, że przeszło z bycia niereligijnym do bycia osobą religijną. No tak, no bo trudno się dziwić oczywiście muzułmanom, którzy przykładnie chodzili co tydzień do meczetu, modlili się i nagle w imię. Ich Boga, ich Allaha są robione rzeczy, których oni nie mogą stwierdzić, że tak to jest dobre. Mówię o działaniach właśnie bardzo silnie upolitycznionych czy quasi politycznych, takich jak państwo islamskie. W związku z tym, no, to jest zrozumiałe, że wzrost terroryzmu w imię bardzo ekstremistycznego, radykalnego islamu no, powoduje. Odejście ludzi albo zrównoważonych, albo ludzi niedeklaratywnie wierzących czy tam będących w kulturze tak naprawdę. I to wydaje mi się, że trudno się temu dziwić. Dokładnie, bo jednak taki przeciętny muzułmanin absolutnie nie identyfikuje się z spustoszeniem i z terroryzmem, które jest przekazywane przez bojowników tak zwanego państwa islamskiego. Więc no, siłą rzeczy może nie chcą się z tym łączyć. Natomiast jeszcze chciałam trochę powrócić do twojego pierwszego pytania jak wspominałaś o tych właśnie związkach Kościoła z polityką, że też trzeba, też trzeba pamiętać, że w islamie jest to trochę bardziej, no zdecydowanie bardziej zakorzenione, myślę, niż w chrześcijaństwie. Mianowicie Mahomet, który był pierwszym prorokiem w islamie, był nie tylko przywódcą religijnym, ale to przede wszystkim był też politykiem. On ustanowił pierwsze prawa, które dotyczyły relacji społecznych, nie tylko społeczności jako wspólnoty religijnej, ale ale przede wszystkim w społeczności jako po prostu ludzi razem żyjącym. On na przykład ustanowił prawa dotyczące czy dziedziczenia, czy w ogóle relacji międzyludzkich. No tak, bo bardzo często zapominamy o tym i traktujemy Mahometa wyłącznie w kategoriach religijnych. Dokładnie tak. Natomiast on przede wszystkim był też po prostu liderem, charyzmatyczną postacią, która nie tylko ustanawiała prawa religijne, ale wiązała je bardzo silnie z tymi prawami politycznymi czy w ogóle społecznymi. No dobra, będę Cię dzisiaj na pewno dużo pytać o Iran, dlatego że jesteś ekspertką w tej dziedzinie i wiele, wiele razy byłaś w tym kraju i znasz go doskonale. W w związku z tym, tak się zastanawiam w stosunku do tego, co rozmawiamy, czy te manifestacje, które na irańskich ulicach są od lat, nie, w zasadzie można by powiedzieć, chyba nieprzerwanie tylko z różnym nasileniem. To one są oczywiście w dużej mierze przeciwko reżimowi, przeciwko temu, co się dzieje w państwie, ale czy skoro państwo jest tak silnie powiązane z religią, to można uznać, że jakaś część, jakaś tej złości, tego obywatelskiego, no kurwienia, tak, to trzeba nazwać po imieniu, jest też przeciwko religii? Te protesty w Iranie faktycznie to i tak wybuchają z całą mocą co jakiś czas i one są powiązane, chociaż to jest wiadomo, skomplikowana sprawa. Na przykład takie ostatnie protesty, które miały miejsce, bo były to protesty, które odbiły się szerokim echem w ogóle w, na całym świecie, tak zwane protesty pod hasłem Białe Środy. One były dwa albo trzy lata temu. I to były protesty zainicjowane przez kobiety, które skupiały się na prawie wolnego wyboru do noszenia chusty lub nie, na tym, żeby kobieta, ponieważ Iranie Ira gdzie chusta, między innymi chusta, ale chusta, zasłaniająca włosy, jest obowiązkowa dla kobiet. Mówię między innymi bez jeszcze kilka innych elementów, które trzeba spełniać będąc na ulicy, w miejscu publicznym. Natomiast były to protesty, właśnie tak zwane białe środy, które miały na celu, że kobieta powinna mieć wolny wybór. I to protestowało, i właśnie to jest może ciekawe, bo to nie były takie stricte jakby protesty, które były. Przeciwko osobom religijnym, ale były to raczej protesty skierowane właśnie przeciwko temu prawu i świadczą o tym też na przykład kobiety, które w czadorach, czyli te kobiety, które jak najbardziej z własnego lub nie, ale no, powiedzmy noszą ten czador, czyli zakrywają całe swoje ciało bez twarzy i które można raczej tutaj postrzegać jako osoby bardziej religijne, one też, też protestowały za tym wyborem. Tam był taki charakterystyczny element, że te kobiety, które wychodziły na ulicy, no nie tylko kobiety, oczywiście mężczyźni też, miały na taki najczęściej drążku, jakąś białą chustę, którą powiewały właśnie na znak tego protestu i, i tutaj tej domagania się tego prawa wyboru. I to były protesty, które odbywały się w ciszy. Natomiast wcześniejsze protesty pod koniec bodajże 2018 albo 2017 roku, które bardzo zjednoczyły całe społeczeństwo irańskie, tak naprawdę spowodowane były wzrostami cen i to tak się mówi, że one po prostu połączyły wszystkich. To nie było istotne, czy ktoś jest bardziej religijny lub nie, bo wzrost cen masła czy, czy jakichś takich podstawowych produktów spożywczych dotyczy wszystkich. Póki co protesty w Iranie, trzeba sobie powiedzieć, na z niczego nie zmieniają. Zostańmy jeszcze w Iranie. W Iranie ja również byłam wiele razy, i oczywiście, kiedy poznajesz Irańczyków, to po pierwsze, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że duża jest różnica pomiędzy osobami, które poznajesz w dużych miastach, tak jak Esfahan, Shiraz, czy czy Teheran, a gdzieś w mniejszych miejscowościach na pustyni, czy na południu kraju. Ale mówię o tych osobach młodych, mniej więcej w naszym wieku i młodszych, z dużych miast. To jest, to jest wydaje mi się, bardzo charakterystyczne, że tam ogromna ilość tych młodych osób przyznawała się, znaczy przyznawała się, to jest złe w ogóle słowo, bo przyznanie się od razu jest napiętnowujące. Opowiadała o tym, że są osobami niewierzącymi, że są ateistami. I mówiła to naprawdę w przeciągu czasem pół godziny, godziny, o to, kiedy się pierwszy raz poznaliśmy, gdzieś tam na ulicy, od razu się przyjaźniliśmy, jak to w Iranie. Natomiast przyznawali mi się bardzo szybko. I tak się zastanawiam, czy bierze się to stąd, że po pierwsze byłam obcokrajowcem, więc jest mi bezpiecznie powiedzieć, czy brało się to stąd, że oni chcieli się właśnie odciąć i żebym ich nie traktowała przez pryzmat tych fundamentalistycznych ruchów religijnych, islamskich? Czy może był jeszcze jakiś inny powód tego? I czy ty też masz takie obserwacje? Wiesz, to ciężko mi powiedzieć, czy jakby, wiesz, są jakieś takie powody, które można by tak też zgeneralizować, natomiast faktycznie zgadzam się, że młodzi ludzie, młodzi Irańczycy dosyć otwarcie w ogóle mówią o swoich czy przekonaniach religijnych, czy swoich planach wyjazdu za granicę, jak mówią to obcokrajowcom. Nie wiem, czy, czy są wobec obcokrajowców po prostu bardziej otwarci, bo na przykład no akurat na miejscu rozmawiałam po persku, ale na przykład rozmawiałam z kimś po angielsku i może uważają, że na przykład nikt tego nie rozumie naokoło. Też mam takie zderzenie ostatnio dwóch osób z dwóch różnych krajów, mianowicie na potrzeby reportażu, który pisałam na ten temat, rozmawiałam z Mo, który mieszka w Hebronie w Palestynie i rozmawiałam z Zachrą, która mieszka w Iranie, w Teheranie, w stolicy gigantycznym 14 100 milionowym kosmopolitycznym mieście i Mo, który opowiadał o tym, jak bardzo konserwatywny jest Hebron i jak trudno mu być ateistą i że nawet jego, jego znajomi, których ma bardzo niewielu na miejscu w ogóle o tym nie wiedzą i on w ogóle się nawet nie przyjaźni z innymi ludźmi z Hebronu, z okolicy. Jego współpracownicy o tym nie wiedzą, że jest osobą niewierzącą, przed rodziną cały czas udaje, że jest pobożnym muzułmaninem, a z drugiej strony właśnie miałam Zachę, która opowiadała o tym, że jest niewierząca, mówiła o tym wprost, mimo że mieszka w kraju, gdzie w zasadzie, no przynajmniej w teorii, grozi za to kara śmierci. Znaczy oczywiście też prosiła mnie o skasowanie całej korespondencji i, i też jej imię jest zmienione, tak naprawdę nie ma na imię Zachra. I ona opowiadała, że jej znajomi o tym wiedzą, mówiła o tym dość otwarcie. Też opowiadała o tym, jak w pracy, jak to jest istotne w pracy, ponieważ ona pracuje na jednym z uniwersytetów i tam, przyjmując się do pracy, też pytali ją o to, czy się modli, czy chodzi na manifestacje, demonstracje związane z obchodami rocznicy rewolucji islamskiej. Też na terenie kampusu jest meczet, chociaż, jak ona sama mi wspominała, nikt nie pilnuje tego, czy ona tam się modli, czy nie. Ale kiedy odmówiła noszenia czadorów pracy, czyli tego stroju, no, który jest dosyć takiego uniformu, nawet bym powiedziała, w takich sytuacjach, który jest obowiązkowy dla muzułmanek w Iranie, że muszą jednak, nie mogą się tak swobodnie ubierać, jak pracują na państwowych stanowiskach. To gdzieś tam zgodzono się na to, że okej, okay, możesz się ubierać normalnie, no bo jednak zależy nam na, na tym, żebyś tu pracowała. Więc ona również mogła powiedzieć wprost, że to nie jest jakby jej tradycyjny ubiór, czyli przez to oznacza, że ona jednak nie jest aż tak tutaj wierząca. Natomiast faktycznie. Jak ty masz swoje obserwacje, że dużo osób mówi o tym wprost obcokrajowcom, to mi też się to zdarzyło zdecydowanie. Chociaż zdarzyło mi się też inne, całkiem po prostu zwykłe rozmowy o religii. I jeszcze nawiążę do jednej rzeczy: mianowicie powiedzieli, że są ateiści, osoby przyznające się do odejścia od islamu, są to zazwyczaj młodzi ludzie w dużych ośrodkach miejskich, ale wydaje mi się, chociaż to jest moja obserwacja, być może to jest jakoś poparte badaniami gdzieś na świecie, jakimiś socjologicznymi, że trochę to jest tak bardziej, w ogóle jest to dosyć taka uniwersalna, może. Rzecz, że gdzieś ci młodzi ludzie z dużych ośrodków miejskich są może mniej konserwatywni niż Osoby mieszkające gdzieś w mniejszych miejscowościach? Myślę, że tak, że to jak najbardziej może być uniwersalna informacja dotycząca całego świata z bardzo wielu względów. Ale jest jeszcze jedna informacja, która mnie zaskoczyła, bo znalazłam takie dane, że oficjalnie według statystyk w Iranie ateistów jest 8,8%. To jest jak na kraj, w którym grozi kara śmierci za niewierzenie w Boga. Wydaje mi się szalenie wysoką liczbą, zwłaszcza, że w Polsce jeszcze kilka lat temu ta liczba była dokładnie taka sama. Dzisiaj prawdopodobnie, zwłaszcza, chociaż dokładne wyniki pewnie poznamy, jak będzie do wyniki spisu powszechnego z tego roku, prawdopodobnie ta liczba będzie większa, natomiast to... Jak na taki kraj, wydaje mi się dość wysokim wynikiem. Masz zdecydowanie tym bardziej, że tak oficjalna informacja dotycząca w ogóle osób wierzących w Iranie jest taka, że 99,5-99,5% w ogóle wszystkich Irańczyków to są osoby wyznające islam szyicki, więc są to szyici i mają zresztą wpisaną swoje wyznanie w dowód osobisty i odejście od islamu no, nie odbywa się w jakiś taki oficjalny sposób. Po pierwsze, jest to temat tabu, po drugie, w teorii grozi to karą śmierci i te 8,8% jest faktycznie sporo. To były też informacje, które pochodzą z ankiety przeprowadzonej na próbie około 40 tysięcy Irańczyków. Były to badania, które były robione z pełną gwarancją anonimizacji, to znaczy ośrodek to była tam współpraca taki ośrodek, który znajduje się w, w Niderlandach. Właśnie badał Irańczyków drogą internetową. Jakby oni sami, jak oglądałam taki filmik, o który, w którym opowiadali o tych swoich badaniach, powiedzieli, że byłoby to niemożliwe podczas na przykład kontaktu telefonicznego czegoś indywidualnego, bo nikt by takiej informacji nie, nie przyznał, nie, nie powiedział, że jest osobą niewierzącą. Natomiast na ile to są też realne dane? 40 tysięcy Irańczyków, tutaj podkreślają, Podkreślając, że są to Irańczycy, którzy mieszkają w Iranie, a niektórzy mieszkają gdzieś w diasporze po, poza swoją ojczyzną. Natomiast no być może jest to dużo większy odsetek, ten kraj ma 80 milionów mieszkańców, więc ta próba 40 tysięcy osób to też nie jest taka całkiem duża, a poza tym jednak chyba wiele osób w dalszym ciągu boi się tak mówić o tym oficjalnie. Rozmawiając jeszcze o młodych Irańczykach i obserwacjach, dodam, że to są moje obserwacje, a nie badania naukowe, w ogóle spotkałam się z tym, że Irańczycy ukrywają bardzo wiele rzeczy, które są w ich kraju nielegalne. Takie jak choćby tatuaże. Takie jak spożywanie alkoholu, chociaż to nam może łatwiej zrozumieć, takie jak bycie osobą nieheteronormatywną i może oni po prostu z automatu mają jedno to jest państwo, a drugie to jest ich życie, i są nauczeni może jakoś tego ukrywania i to jest dla nich taki naturalny stan, że nie mówię wprost kim jestem, nie pokazuję wprost kim jestem, bo po prostu nie mogę i. One nie traktują tego w jakichś takich kategoriach. Tak jak, nie wiem, jak nam się to wydaje, że to jest takie super opresyjne w takim znaczeniu, że no bo może, może tak po prostu tak wygląda ich codzienność. To ja też mam podobną obserwację i też podkreślę, że nie są to badania naukowe <laughs> ani, ani nigdy nic naukowego w tę stronę nie robiłam. Natomiast, tak jak Ty mówisz, i gdzieś tak w różnych rozmowach czasem też słyszałam, że wiesz, że my tu jesteśmy przyzwyczajeni do takiego podwójnego życia, i właśnie, że to, co możesz mówić w domu, niekoniecznie możesz mówić to na zewnątrz. I też wiele osób jest przyzwyczajona na przykład uważać, co na, uważać na to, co mówią przy swoich dzieciach, żeby te dzieci potem nie powtórzyły tego w szkole czy w przedszkolu. Więc sporo Irańczyków prowadzi takie podwójne życie i chyba, może faktycznie są do tego przyzwyczajeni, ale to też jest tylko obserwacja, ale zgadzam się z tym, co mówisz, też mam takie podobne czy wrażenie, czy z różnych historii też tak wnioskuję. Tak, w tej całej historii. Zaczęłam od Polski trochę, bo cały czas próbuję dostrzec zależności. Ja może mi się tylko wydaje, że te zależności tam istnieją, natomiast tak próbuję porównywać sytuacje. I ja pamiętam, czy ze swojego dzieciństwa, czy z relacji osób z mojego, czy z naszego rocznika. Które są w zasadzie takie same jak czytam czy słucham młodych muzułmanów z różnych krajów. Czyli wiesz co, no, myśmy byli po prostu wychowani w tej kulturze, po prostu tak się żyło, po prostu się chodziło do kościoła/slash meczetu, w zależności gdzie, i tak po prostu wyglądało życie. Myśmy nie wiedzieli o tym, że może wyglądać inaczej. I dopiero kiedy. Przede wszystkim ze względu na dostęp przez internet do tego, że myśli, myśli krytyczne nie mają granic, wędrują pomiędzy krajami, to nagle potrafią się ludziom otwierać oczy, bo mają wiedzę o o wiele większej ilości rzeczy. No i mają też przede wszystkim dostęp do innych idei. Czy w takim razie możemy dojść do wniosku, że główną rolą. W lajcyzacji dzisiejszego Bliskiego Wschodu, też Polski, ale mówimy głównie o Bliskim Wschodzie, odgrywa internet? Tak, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ta obserwacja i w ogóle to określenie internetu jako takiej furtki trochę na świat, to było takie zdanie, które często się pojawiało u moich rozmówców, z którymi rozmawiałam na ten temat, nie tylko z Iranu, ale z kilku innych miejsc. I tutaj znowu wrócę do, do, do osoby, z którą miałam okazję rozmawiać, do Mo z Palestyny, z Hebronu, który, jak wspomniałam wcześniej, nie rozmawia ze swoimi znajomymi, których ma niewielu, tych znajomych z Hebronu, na temat swojej religii. Natomiast dla niego taką furtką na świat był coach. Z Surfing, czyli platforma, gdzie mógł gościć gości z całego świata, którzy przyjeżdżali do Hebronu. I on powiedział, że w ten sposób w zasadzie ugościł około, około tysiąca osób. Sporo. Tak, no i to oni byli jego furtką. To z nimi rozmawiał, to powiedział mi, że to z nimi wreszcie, przy nich mógł być wreszcie sobą i przez to, że oni go nie oceniali przez ten pryzmat, że odchodzi od religii, no teraz ze względu na pandemię no niestety nie mógł nikogo gościć i czuł się bardzo w ogóle, czuł się bardzo osamotniony, ale też, chociaż tu poruszyłaś kilka ciekawych wątków i teraz nie wiem, którego się złapać, ale jeszcze chciałam się po złapać kolej, po tego kolej. jednego, który powiedziałaś odnośnie wychowania i też Wrócę tutaj domą z Palestyny, z Hebronu, że on opowiadał, że w zasadzie pochodził z bardzo konserwatywnej i religijnej rodziny, która tak po części mieszkał trochę w Palestynie, trochę w Arabii Saudyjskiej i w zasadzie jego życie koncentrowało się no, na religii. Chodził do religijnych szkół, uczył się, czytał Koran, modlił się i w zasadzie to było dla niego naturalne. Nie wiedział trochę, że można inaczej. Potem opowiadał, że wyjechał na studia do Iraku. I tam właśnie spotkał ludzi, którzy nawet oficjalnie otwarcie opowiadali, że oni są niewierzący, i on powiedział, że powiedział mi, że to było dla niego takie pierwsze zderzenie, że można tak mówić otwarcie o tym, że jest się ateistą, i w zasadzie on wtedy myślał o tych ludziach, mimo że byli bardzo fajni, to byli jego na przykład znajomi ze studiów, z roku, ale on o nich mimo wszystko myślał, że to są jacyś źli ludzie, że oni tutaj no, zostaną w jakiś sposób za to ukarani. I później, kiedy przeszedł taką przemianę, kiedy zaczął wątpić, zadawać sobie pytania, to oczywiście zajęło wiele lat, bo to myślę, jest dosyć trudna i długa zawsze ścieżka, to powiedział mi na końcu naszej rozmowy, że nawet w tym momencie, kiedy ma prawie 40 lat i mówi mi o tym, że według niego to Boga nie ma, że jest niewierzący, to w dalszym ciągu ma gdzieś w głowie tak bardzo silnie zakorzenione to, że on teraz bluźni i mówi coś złego, i on jest tego świadomy, że to wynika tylko z jego wychowania. I stara się zagłuszać, zagłuszać sobie ten głos, ale, ale właśnie to, co wspomniałaś, o takim wychowaniu, że jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, no to, to też właśnie w tej rozmowie z nim to się pojawiło. To też jest rzecz dokładnie tymi samymi słowy, które ja słyszę od swoich znajomych dzisiaj, którzy otwarcie są ateistami i którzy też mówią, ale wiesz, dzwoni mi cały czas, bo jestem tak wychowany. A nie, nie jest to moje, ale zostało mi to włożone w głowę. Tak, ja mi się, też mi się wydaje, że to jest rzecz, której się bardzo ciężko pozbyć, zwłaszcza jak ktoś, obędny w jakiej religii, obędny gdzie na świecie, ale no, pochodzi z jakiegoś tego miejsca, gdzie te silne przekonania religijne faktycznie z dzieciństwa rezonują w nim, czy w niej do dzisiaj. No i w ogóle to jest tak naprawdę smutna też konkluzja ten ateizm w krajach gdzie on jest nietolerowany albo młody albo dopiero na masową skalę powstaje albo jest no już nie mówiąc o tym, że jest nielegalny tak naprawdę bardzo komplikuje relacje między ludźmi przecież, między rodzinami. Potrafi rozbić te rodziny, potrafi albo, albo je rozbija, albo prowadzi do wieloletnich oszustw, ukrywania, oszukiwania kogoś tak naprawdę przed stratą bycia wykluczonym, bycia wyrzuconym z domu, bycia wydziedziczonym i bardzo serioznymi konsekwencjami i utratą bardzo ważnych więzi ludzkich. Tak, poszłaś tutaj ważną rzecz, mianowicie, i znowu odwołam się tutaj do tego most, którym rozmawiałam z Hebron, że on też powiedział, że przed swoją rodziną udaje, że jest religijny, że bierze udział we wszystkich świętach, w pracy też udaje, że się modli. Jak ktoś z jego kolegów podczas ramadanu pyta się, a co ty nie pościsz? To on mówi, jakby udaje, że pości, ale tak naprawdę je w domu, tylko po prostu bardziej się wtedy pilnuje. I tak samo udaje przed swoją rodziną. Chociaż wydaje mi się, ale to też nie jest poparte żadnymi naukowymi badaniami, raczej moją obserwacją, że jest, w Polsce trochę też jest podobnie, z różnymi rzeczami, że jednak taki trochę coming out polegający na tym, że nie jestem wierząca, też nie jest prosty. A chciałam jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, bo właśnie o której wcześniej też wspomniałaś, mianowicie powiedziałaś teraz o sekularyzacji, która jest młoda. Natomiast właśnie tu chciałam tak wspomnieć, że to do końca nie jest taki młody młody proces, jeśli chodzi o kraje arabskie, ponieważ, czy muzułmańskie, bo oczywiście Iran nie jest krajem arabskim, i które tak naprawdę często przechodziły już tą, tę drogę wcześniej, jakieś 100 lat temu i potem taką falą, znowu to trochę wraca, już wyjaśniam o co chodzi, mianowicie po I wojnie światowej miały, miały tutaj miejsce takie procesy, czy właśnie w Turcji, czy w Iranie, gdzie kraje, ale od takiej rządowej strony, od górnej strony, odchodziły raczej od kwestii religijnych, od religii, a raczej przesuwały taki ciężar swojej polityki w stronę nacjonalizmu. I właśnie to są czasy Atatürka, czy tutaj formowania się monarchii pachlawich w Iranie, Iranie i to był taki moment, kiedy w bardzo wielu miejscach był ten taki sekularyzm właśnie narzucony z góry. Jako przykład, jeśli chodzi tutaj o Iran, mogę podać to, że w zasadzie wtedy następowała wielka westernizacja Iranu. Wtedy kobiety w ogóle miały zakaz wychodzenia w chustach na ulicę. W 1935 roku na dwa lata szach po prostu powiedział, że kobiety nie mogą chodzić na ulicę w chustach, bo jest to symbol jakiegoś takiego... Yy, zacofania? Zacofania, tak. Jest to symbol wyjścia na, ulicy, na ulicę w chustach. Jest symbolem zacofania, i tutaj powinno, jakby, musimy z duchem czasu. Mężczyźni musieli obowiązkowo zacząć nosić krawaty, więc było takie trochę przymusowe, właśnie odchodzenie od religii. I warto zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę, mimo że to wszystko były to reformy, no bo to były jakieś takie prawne, prawnie obowiązujące zasady, mimo że one mogą się wydawać postępowe, no to na dobrą sprawę, na siłę odzierały ludzi z ich tożsamości. Że ta religia też dla ludzi jest istotna i w momencie, kiedy zakazano kobietom noszenia chust, to wiele z nich po prostu nie wychodziło na ulicę. Dopiero potem, właśnie w ramach już tego, że ludzie zaczęli mieć dość narzucania jakichś takich zachodnich wzorców. Oczywiście tam dochodziły inne rzeczy, jeśli chodzi o Iran, bo i korupcja, i tajna policja, i dużo tak naprawdę nieudanych innych reform ze strony szacha irańskiego, ale kiedy w momencie, kiedy zjawił się charyzmatyczny lider Khomeini, który jednocześnie był liderem i przywódcą religijnym, za którym ludzie poszli, z którego przemówienia były po po prostu przeszmuglowywany na kasetach tak, żeby ludzie mogli go słuchać, no to to trochę Poszło no według niektórych pewnie za daleko i tak naprawdę nie chcieli aż tutaj skończyć w Islamskiej Republice. Natomiast ta sekular sekularyzacja już miała miejsce do tego dążę, że Tak naprawdę była sekularyzacja kraj od góry tak zaczynał się świecko, potem w rezultacie powstawały różne oddolne ruchy, które chciały powrotu do religii, i one gdzieś wy wy tutaj wywalczyły sobie wpływ, wygrały wybory tutaj na przykład Iranu, ale to się działo też w innych krajach i. Z powrotem nastąpiły jakieś takie rządy religijne, i teraz znowu kolejne pokolenie chce od tego odejść. To jest chyba to takie wahadło słynne, że jak bardzo odchylimy wahadło w jedną stronę. To ono w końcu wróci z takim samym rozmachem w drugą stronę. I to widać nie tylko na przykładzie ruchów religijnych czy ruchów ateistycznych, ale też w ogóle koncepcyjnych w bardzo, bardzo wielu krajach. Ale myślę, że Iran ze swoją słynną właśnie rewolucją i z tak odległymi krańcami przed i po 79 jest jednym z najlepszych przykładów, chyba żeby to pokazać. Tak, zdecydowanie tak. Czy, czy właśnie Turcja, tak samo po prostu przymusowa laicyzacja Turcji i na przykład późniejsze z Zwłaszcza współczesne czasy w Turcji, które jakby od strony rządowej też są bardzo, tak idą w stronę. no Są rządy konserwatywne też. Polecam obejrzenie zdjęć z Iranu czy z Afganistanu lat 60., kiedy kobiety w spódnicach przed kolano, w ufryzowanych, pięknych, krótkich włosach. Nie zakrytych chustą ani niczym innym, po prostu chodzą, żyją na tych ulicach, i jest to obrazek, który dzisiaj nas potrafi zszokować ze względu na te wbite, takie bardzo stereotypowe wizje, jakie mamy tych krajów. Mm, tak, przecież poruszyłaś tę ciekawą rzecz i ja teraz powiem, chociaż tak może trochę specjalnie pod włos, bo zawsze jak gdzieś pojawia się ta rzecz dotycząca tych kobiet, no bo są, tak, ja też kojarzę te zdjęcia, zwłaszcza właśnie one są może jeszcze tym bardziej egzotyczne, jak są z Afganistanu. To mam zawsze ochotę powiedzieć taką jedną rzecz. Jest to fakt, o czym zaraz, y, zaraz powiem. Ciekawy, taki może dający do myślenia, właśnie czasem postrzegać ten taki postęp, czy tutaj kwestie religijne, czy laicyzacji, sekularyzacji y, przez pryzmat właśnie. Tych kobiet, czy one są ubrane, czy one nie są ubrane, czy one noszą chusty, czy nie noszą chusty. A tak naprawdę to jest jakby jedna z, jeden z wielu jakichś tam elementów wolności, wolnego wyboru. Natomiast jako ciekawostkę powiem to, że po rewolucji islamskiej wzrosła zdecydowanie ilość kobiet studentek, jakby dużo więcej kobiet było wysyłanych przez swoje rodziny na studia wyższe. Obecnie Iran posiada chyba jeden z najwyższych w ogóle odsetek kobiet, które są studentkami na świecie, to jest 60% wszystkich studentów w Iranie to kobiety. I co więcej, ale to jest jeszcze taki powiedzmy dodatkowy, dodatkowa ciekawostka, że to jest też kraj o największym odsetku kobiet, które studiują różne kierunki techniczne. Na Politechnikach czy tam różne kierunki inżynieryjne. Natomiast wzrost kobiet jako studentek wiązał się po prostu z tym, że rodziny po tym, jak już wiedziały, że jak wyślą tą studentkę i ta dziewczyna z małej miejscowości pojedzie na studia do Teheranu czy nawet do jakiegoś mniej, mniejsz, mniejszego miasta, no to ona będzie sobie w tym akademiku, będzie się tam uczyć. Jakby jest pod taką kontrolą i ona nie zostanie tam zdemoralizowana, nic takiego. Więc to są takie dwa oblicze. Oczywiście tutaj nie pochwalam takiej sytuacji w momencie, że że jeśli jakaś jest studentka, która uczy się, żeby była pod kontrolą, i nie uważam, że oczywiście jest to jakaś strona, w którą należy iść. Natomiast ktoś mógłby po prostu odpowiedzieć na to w taki sposób, że dzięki temu nie musimy się martwić o nasze biedne córki, które w inny sposób byłyby zdemoralizowane. No, natomiast jest to też ewidentnie takie zdanie no, bardzo kontrowersyjne. Bo, czy w ogóle powinien istnieć system, w którym te córki mogą czuć się niebezpiecznie, idąc na studia? No właśnie, więc to jest jeszcze, jeszcze inna rzecz. Ale jest to po prostu podawane jako taki przykład, który mówi, że, że dobrze, jakby jest taka kontrola po prostu i tutaj nic się nie stanie i w związku z tym mamy takie, a nie inne rezultaty, czyli mamy bardzo wiele kobiet, które się kształci. Natomiast oczywiście jest to taki bardzo przewrotny przykład, no bo to nie na tym wszystkim powinno polegać, prawda? Wracając do codziennego życia osób wierzących i niewierzących w Iranie. Bo to też dotyczy takich aspektów, które mogą być zaskakujące, jak praca. No bo cóż może być ważniejszego od naszych kompetencji zawodowych? Otóż religijność może być ważniejsza. I ja zacytuję bohaterkę Twojego reportażu, Zachrem, właśnie Irankę, która opisuje swój proces przyjęcia do pracy. Specjalna komisja sprawdza Twoją wiedzę z religii. Pyta o analizę różnych fragmentów z koranu, musisz powiedzieć, czy się modlisz i czy chodzisz na pochody upamiętniające rewolucję islamską z 1979 roku. Zadaje szczegółowe pytania o to, jak wyglądał pochód w danym roku i którędy szedł. Jeśli nie uczestniczysz w takich wydarzeniach, możesz się wcześniej dowiedzieć, jakie były pytania komisji i po prostu nauczyć się odpowiedzi. To tabu, ale każdy wie, że wielu kandydatów kłamie. To jest fragment, który myślę, że dla wielu słuchaczy i dla mnie również jest szokujący, że rzeczywiście dostanie pracy jest zależne od twojej religijności. To jest to, o czym właśnie Zahra też mówi, że w zasadzie wiele osób i to jest taki dość spory problem nie tylko zresztą w Iranie, że wiele osób tak naprawdę dostaje pracę nie ze względu na swoje kompetencje, tylko ze względu na swoje przekonania religijne i ten proces, o którym ona tutaj opowiada, dotyczy państwowych firm, a w prywatnych firmach nikt o to nie pyta. Natomiast też wspomniała w rozmowie, że to nie jest tylko pytanie, jakby tutaj podczas rozmowy o pracę, ale że faktycznie pracodawca czy Powiedzmy, jakiś taki wysłannik instytucji, do której się aplikuje o pracę, może zostać wysłany, żeby tutaj dopytać Twoich sąsiadów o to, z jakiej jesteś rodziny, jakoś tak przypadkowo zapukać do Twoich drzwi i zapytać twoją, Twoich rodziców, na przykład, z którym mieszkasz, no, zapytać o Ciebie, czy w międzyczasie również zerknąć, na jak wygląda Twój dom, o czym co też o wielu rzeczach mówi. Więc jest to taki normalny proces, który przechodzą kandydaci. Oczywiście w firmach prywatnych coś takiego nie ma. Miejsca, wręcz może trochę przeciwnie. Ona też opowiada o tym, że tak naprawdę chyba w zwykłej prywatnej firmie nikt nie zdecydowałby się zatrudnić osobę, która jest zbytnio religijna, bo właśnie ktoś taki mógłby. Donieść na coś, nawet na coś, co nie jest jakieś takie, jakimś poważnym wykroczeniem, ale, ale gdzieś tam jest spotęgowane wtedy w oczach takiej osoby, i donieść na pracowników czy, czy na właściciela tej prywatnej firmy. Więc to jest przykre, że jest taki bardzo polaryzujący podział nawet w pracy, czy gdzie ktoś pracuje na osoby wierzące i niewierzące, że to ma aż tak, aż tak duże znaczenie po prostu. A jeszcze ciekawie jest Libanie. Jeśli chodzi tutaj o powiązania pomiędzy w ogóle polityką a religią, to bardzo ciekawa sytuacja panuje w Libanie, ponieważ w Libanie panuje system konfesjonalizmu. Oznacza to, że poszczególne stanowiska, również te polityczne, a może właśnie przede wszystkim te polityczne i rządowe, rozdzielane są według wyznania. I tak, według tej zasady prezydentem Libanu może zostać tylko osoba, która jest chrześcijaninem maronitą. Oznacza, że. Podział poszczególnych tek ministerialnych zależy również od tego, jakiego ktoś jest wyznania. I z tego też powodu jeden z moich rozmówców, jakim był Sami, założyciel organizacji Free of Lebanon, która walczy o prawa ateistów w tym kraju, uważa, że jest to jedną z przyczyn kryzysu ekonomicznego, który w tym momencie występuje w Libanie i silnych protestów Libańczyków, ponieważ po prostu na pewnych stanowiskach zasiadają osoby, które tam są ze względu na swoje wyznanie, a nie kompetencje, które powinny posiadać, żeby być ministrami danego resortu. I to dotyczy też najwyższych władz państwowych. Tak, dokładnie, że właśnie prezydentem zostaje zawsze chrześcijanin maronita, że premierem zostaje zawsze muzułmanin sunnita na przykład. Bym chciała jeszcze przypomnieć, że mamy XXI wiek i wciąż w 13 aż krajach na całym świecie za ateizm, za brak wiary w Boga grozi kara śmierci. To wydaje mi się dalej liczbą ogromnie wysoką. W kolejnych ponad 60 krajach są jakieś formy opresji również za to, w tym, w tym właśnie w Polsce. Natomiast w ogóle też, jeżeli mówimy o karaniu za niewiarę, za ateizm. To ten brak wiary też jest nadużywany przy różnego rodzaju sądowych oskarżeniach. I to ma miejsce w momencie, kiedy mamy kraj reżimowy, kiedy nie mamy na przykład dowodów na osadzenie danej osoby, odpowiednich dowodów, to bardzo łatwo podeprzeć się takim pretekstem, właśnie działaniem przeciwko religii, do postawienia kogoś po prostu przed sądem, kiedy nam brakuje tak naprawdę prawdziwych powodów. Ja też znalazłam taki bardzo ciekawy przykład z Iranu, kiedy najwyższy wymiar kary właśnie zastosował irański sąd wobec programisty, który obraził i zbeszczyścił islam, bo tworzył program używany do ściągania treści pornograficznych. Więc jeszcze tu jest pomieszana jeszcze dodatkowa rzecz, czyli wpływ religii w ogóle też na życie zawodowe i w nasze kompetencje zawodowe i w działalność zawodową. Ciekawe, przykład nie słyszałam o tym, o tej historii, ale to tylko pokazuje właśnie jak, w jaki sposób sposób można to zinterpretować tak naprawdę że obędne co zrobisz no nie masz być pewna tego jak to ktoś zinterpretuje albo jak tego użyje przeciwko tobie o tym też zresztą na przykład mówi właśnie sami z Libanu wracam jeszcze na chwilę właśnie do Libanu który wspomina że okej okay, apostazja w Libanie nie jest karalna natomiast bluźnierstwo już tak i w momencie kiedy ty publikujesz w internecie jakieś treści albo w ogóle mówisz otwarcie o swoim nastawieniu do religii które może być nawet po prostu neutralne, ale identyfikujesz się jako osoba niewierząca, jako eksmuzułmanin, to może to być poczytane przez niektórych za bluźnierstwo, a to już jest karalne. Więc w praktyce. Takie osoby po prostu no nie do końca też obnoszą się z tym, co sądzą naprawdę, bo, bo boją się, że to ktoś inaczej zinterpretuje, on też wspominał, że prowadzili swoją organizacją ostatnio taki pierwszy, pierwsze, jak oni to mówią, badanie w całym Libanie, które miało na celu sprawdzić, jak dużo odsetek w ogóle ateistów w Libanie czuje się bezpiecznie albo czują się dyskryminowani. Wszystko po to, żeby móc podjąć takie prawdziwe kroki jakieś może ustawodawcze, chociaż do tego pewnie bardzo daleko, właśnie, żeby osoby, które uznają się za ateistów nie były prześladowane czy, czy dyskryminowane. I wielu właśnie rozmówców, czy wielu os wiele osób, które odpowiedziało na tą ankietę, mówi, że no nie przyznaje się do tego na głos, bo boją się na przykład dyskryminacji w miejscu pracy, albo uważają, że publiczne przyznanie się do tego, że są ateistami, może znacząco wpłynąć na przebieg ich kariery. Więc nie mówią o tym wprost. I jeszcze inny przykład, Wspominałaś o krajach, w których za bluźnierstwo czy za apostazję, bo to myślę, że tutaj przekrój tych różnych prawie jest szeroki, co za to grozi kara śmierci. Natomiast jednym z tych krajów, na przykład, jest Pakistan, gdzie też za apostazję grozi kara śmierci. Natomiast w praktyce przez ostatnie 30 lat zostało za tą apostazję skazanych 1500 osób, ale nie wykonano żadnej egzekucji. Więc ja oczywiście nie mówię, że to dobrze, ja co oni tutaj są w porządku, bo to oczywiście. Oczywiście każdy powinien mieć prawo do wierzenia lub niewierzenia w to, co chce. Natomiast różnie jest to wszystko egzekwowane, te wyroki czasem są po prostu zamienione na karę więzienia albo na karę na przykład grzywnym. A w niektórych krajach, tak jak Mauretania, można stracić obywatelstwo za to, że jest się niewierzącym. Przed chwilą wspomniałaś o dyskryminacji osób niewierzących w krajach Bliskiego Wschodu. U nas w Polsce też są ruchy, tak jak na przykład świeckie państwo, które pokazuje, że osoby niewierzące w naszym kraju też są dyskryminowane. Natomiast oczywiście ten poziom dyskryminacji jest zupełnie inny z tym, czym się mierzymy tutaj w Polsce, a z czym się mierzą niewierzący w krajach Bliskiego Wschodu. Oczywiście. Bo to są kraje, gdzie po prostu religijność nie jest prywatną sprawą obywateli, gdzie jest po prostu narzuconym obowiązkiem. Na przykład, w Libanie w ogóle nie ma ślubów cywilnych. Są tylko śluby religijne. Też było takie badanie robione w 2015 roku. Taki globalny raport na temat dyskryminacji przeciwko humanistom i ateistom. I to pokazuje, że ateiści w ogóle na całym świecie doświadczają dyskryminacji nawet w krajach tych wysoko rozwiniętych. Na liście krajów, w których nie ma tej dyskryminacji, jest dosłownie kilka państw europejskich w skali całego globu. W związku z tym to, że ateiści czy osoby niewierzące, czy osoby niezdeklarowane jako wierzące w krajach Bliskiego Wschodu spotykały się z dużą dyskryminacją, to wydaje mi się, że nie jest jakimś specjalnym zaskoczeniem. Nie jest, nie jest. Jeszcze wracając do Libanu, to taką ciekawą informacją, która jest zawarta w tym raporcie z badania pośród ateistów i tego, jak są dyskryminowani, czy są i czy tego się obawiają, jest to, że 63%, 63 ze wszystkich badanych faktycznie doświadczyło jakiejś formy dyskryminacji i tu jeszcze można wspomnieć, że większość osób, które doświadczyło takiej dyskryminacji albo tej dyskryminacji w Libanie się obawia, to są eks-muzułmanie. W porównaniu z eks-druzami czy z eks-chrześcijanami, to jednak właśnie to środowisko byłych muzułmanów, którzy opuścili islam, bardziej skarży się faktycznie na dyskryminację. No, ciekawe jest to, że w wielu miejscach, gdzie żyją muzułmanie albo muzułmanie na świecie, te ruchy wsparcia dla byłych muzułmanów są bardzo silne. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duża organizacja wspierająca właśnie muzułmanów, muzułmanów, prowadząca dialog między nimi i takiego wsparcia nie tylko w nowy, nowym kontekście, ale w takim umocnieniu w tej decyzji, czy w jakimś takim daniu przestrzeni na tę decyzję przede wszystkim. Miałam okazję też rozmawiać z osobą, bo z jednej z takich organizacji, myślę, że ich jest wiele, natomiast jedną z nich, faktycznie dosyć tak prężnie działającą, jest organizacja Muslimish, która działa na terenie Stanów, ale wiadomo, w czasach internetu ma swoich członków na całym świecie. I to jest organizacja zrzeszająca, czy będąca otwar jest otwarta na zarówno osoby wierzące, jak i niewierzące, natomiast na wszystkie osoby, które chcą pracować i wspierać procesy sekularyzacyjne. I rozmawiałam z bardzo ciekawą osobą, która jest bardzo, bardzo członkiem, Wisam, który tak naprawdę przeszedł chyba długą drogę w swoim życiu, jeśli chodzi o swoje życie duchowe, mianowicie jest byłym profesorem prawa szariatów, który bardzo wierzył, bardzo się z tym utożsamiał, wykładam, wykładał szariat na uniwersytecie i powiedział, że swoje... Można powiedzieć, nawrócenie czy swoją, może, zmianę taką duchową, rozpoczął w momencie, kiedy został poproszony o, o napisanie jakiejś pracy czy artykułu w kwestii ewolucji, i wtedy zaczął się wgłębiać w taką ewolucję z punktu widzenia biologii, a nie religii. I sam wtedy zauważył, jak bardzo był wcześniej ignorantem w tych kwestiach. I tak naprawdę tak zaczęła się jego droga od osoby bardzo, bardzo religijnej. On wręcz w rozmowie ze mną określił się, że wtedy był po prostu fundamentalistą. Oczywiście takim teoretycznym fundamentalistą, jako osobą bardzo, bardzo konserwatywną w, kwestii, w kwestiach islamu. I przeszedł tą drogę do osoby niewierzącej, opuścił islam i działa teraz właśnie na rzecz. Ruchów sekularyzacyjnych. Kasia, chciałabym zadać pytanie na podsumowanie naszej rozmowy, bo spotkałam się również z taką opinią, że islam, a może w zasadzie bardziej ruchy zorganizowanych religii, należy bardziej traktować nie w kategoriach wiary, tylko w kategoriach zjawisk społecznych. A zjawiska społeczne mają do siebie to, że po prostu czasami się odwracają. To, Kasia, na koniec, czy podjęłaby się oceny tempa sekularyzacji krajów na Bliskim Wschodzie? Uważa, że ono jest adekwatne do tego, co się dzieje, czy do współczesnego świata, czy jest po prostu naturalną konsekwencją zmian społecznych, które się zawsze dzieją w społeczeństwach. Nie podjęłabym się takiej analizy, ani takiej też konkluzji, ponieważ cały Bliski Wschód, kraje muzułmańskie, wszystkie procesy, które teraz tam zachodzą, które zachodzą bardzo szybko, albo też do których po prostu, które my możemy obserwować naprawdę na co dzień, właśnie ze względu na internet, ze względu na to, że wszystko od razu jest dostępne. W takiej relacji na żywo, i cały czas to się zmienia, wszystkie społeczeństwa się zmieniają, to no, ciężko mi jest przewidzieć, co się może wydarzyć i jak szybko to będzie postępować. Czy w ogóle może coś się jeszcze w międzyczasie wydarzy, co odwróci wszystko, w ogóle zmieni bieg tej historii? Zważywszy jeszcze na to, że ciężko tak naprawdę operować na jakichś danych, których tak naprawdę nie posiadamy, bo wszystkie dane, które mamy, czy badania, które są robione, są obarczone bardzo dużym ryzykiem błędu z tego tytułu, że ludzie się boją, mają prawo się bać, bo za przyznanie się potrafią grozić bardzo mocne kary, o czym rozmawiamy od początku naszej rozmowy, kiedy ludzie nie wiedzą, czy się mogą przyznać, nie wiedzą, czym tak naprawdę może być brak wiary, w związku z tym może po prostu jest ciężko operować na danych, których tak naprawdę nikt nie ma. Wiesz co, tak, z jednej strony ciężko operować na danych, których nikt nie ma, z drugiej strony trzeba pamiętać, że te dane dotyczą obywateli i społeczeństwa przede wszystkim. Z drugiej strony trzeba byłoby mieć dane, które pokazują jaka jest dynamika zmian stricte politycznych. Jak w którą to stronę idzie, jak duże jest poparcie takich ruchów, jak to poparcie się szybko zmienia, więc wydaje mi się, że wiesz, to są zawsze dwie drogi: może iść w społeczeństwo w jedną stronę, a odgórne rozporządzenia czy odgórne tendencje w stronę lub nie w stronę sekularyzacji to jeszcze inna kwestia. Bycie ateistą na Bliskim Wschodzie czy w krajach północnej Afryki wiąże się ze swoistą samotnością. Ci bohaterowie, kiedy nie mogą otwarcie się przyznać, że są ateistami, że są osobami niewierzącymi, chociaż teoretycznie jest to jedno z praw człowieka do wolności wyznania, to jest dużo samotności. Czy w związku z tym twoi bohaterowie, o których dzisiaj rozmawiamy, mają nadzieję, że ich kraje w którymś momencie Staną się, jeśli nie państwami świeckimi, to chociaż państwami, gdzie otwarcie można praktykować dowolną wiarę lub bilagiery? Odpowiedzią na Twoje pytanie i taką trochę smutną konkluzją może być to, co powiedział Mimo z Hebronu, kiedy też go o to pytałam. Mianowicie on uważa, że niestety, ale sam fakt, że społeczeństwo, że młodzi ludzie są otwarci, obojętne czy są wierzący, czy nie, ale chcieliby żyć. W sekularyzowanym kraju, że to niestety nie wystarczy, tylko trzeba po prostu zmian systemowych. Dziękuję, Ci, się bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była kolejna drzazga. Jeszcze ich wiele przed nami. Żeby ich nie przegapić, zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji. A jeśli Ci się spodobał, oceń go, proszę, w Apple Podcast. To naprawdę wiele daje. Wszystkie linki oraz notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie www.drzazgiświata.pl.